jednolite myślenie w finansach w małżeństwie. Jednolite myślenie w finansach. My mamy wszystko poukładane, jeżeli chodzi o sprawy finansowe. Nie ma czegoś takiego, że my wydajemy pieniądze na rzeczy mniej ważne kosztem rzeczy ważnych. Takiego czegoś nie ma w naszym życiu. Rozumiecie? Nie ma czegoś takiego. Są ściśle ułożone priorytety finansowe. I co ciekawe, prawidłowe ułożenie priorytetów finansowych powoduje, że te finanse są, że one nie są roztrwaniane, że one nie są rozbijane. Nie ma przy ciebie, tak jak jeden mój znajomy mówi, dzisiaj jest wierzącym człowiekiem, ale wtedy jeszcze nie był wierzącym. Wraca do domu, a jego żona, proszę ciebie, robi remont kuchni. Zaprosiła człowieku roboty. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Czujesz klimat? Nie rozmawiacie z żoną o remoncie, o takie rzeczy nie rozmawiacie. I on wychodzi rano do firmy i on wraca wieczorem do domu, a tam są roboty. I ona mówi do niego, remontujemy kuchnię, kochani. Mówi, to będzie nas tyle i tyle kosztować. Wiesz, jak moja żona to usłyszała, mówi do niego, wiesz co, jak ja bym zrobiła takie coś Arturowi w domu, że on wraca i remontują kuchnię i to będzie kosztowało 30 tysięcy złotych, tak? To on by chyba ich zamurował w ścianach. Mówi, tych robotników. No, ja bym ich wyprowadził w 15 sekund z tego domu po prostu, wiesz, no ona remont pozrobiła. Małżeństwo to jest wspólnota finansowa. Polegająca też na tym, że osoba, która lepiej orientuje się w finansach, winna być głową finansów. Zawsze jedno musi być głową finansów. Musi być wspólnota, ale ten bardziej zorientowany czy zorientowana finansowo winna być głową finansów. Bo mówię, mamy różne namaszczenia. Różne. Bywa tak, że w jednym małżeństwie żona będzie lepszą organizatorką i będzie bizneswoman, rozumiesz? A facet niekoniecznie i to jest w porządku bardzo. W innym wypadku będzie odwrotnie. Ale jeżeli są zorientowani na siebie, rozpoznają swoje namaszczenia, rozpoznają dary, które są w nich, rozpoznają możliwości Boże i bez żadnego problemu przekazują te rzeczy. Ja kocham, jeżeli moja żona bierze autorytet nad czymś. Rozumiesz? Bo ja jestem wolny wtedy. Jestem wolny w tym temacie. Ale jeżeli ja widzę, że ona jest w czymś mniej namaszczona ode mnie, to ja tam biorę autorytet i ona jest wolna w tym. Ona jest wolna. Ona się w ogóle tym nie interesuje. I żona moja pewnymi rzeczami w ogóle się nie interesuje w naszym domu. Nie dlatego, że nie wie, że ona tam nie ma dostępu. Nie, tylko po prostu zaufała. Bo we wspólnocie co jest zaufanie. Tam rośnie zaufanie. Tam nie ma bez przerwy kontrolowania. Rozumiesz? Tam nie ma. Jadą samochodem, to jest dwóch kierowców. Jak nie skręcił w prawo, to ona jest obrażona do następnego zakrętu. Tak siedzi. Skręć w prawo, ten będzie krócej. Dobra, pojadę z lewej, to ja tak wiem, jak się jedzie. Co ci jest, kochanie? Nic. Człowiek. Czary i manipulacja. Brak zaufania, brak wspólnoty. Trzeba do Boga iść. Trzeba Pana szukać. Trzeba się nawrócić. I ostatnia rzecz wspólnotowa to są dzieci. Nie ma możliwości, że w małżeństwie